Siema, z tej strony SneakerMeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was odcinek z serii czy warto kupić dany model. Odejdziemy sobie trochę od najnowszych premier, od tego co aktualnie się dzieje i skupimy się na Easy 700 V3, których jak widzicie już trochę pochodziłem i powiem Wam czy warto je kupić. Easy 700 V3 to ten model, który w porównaniu do większości Easy został od razu bardzo dobrze przyjęty, ponieważ jak popatrzymy się na przykład na slajdy albo na Easy Foam Runnery 450, NSLTD, to wszystkie te modele spotykały się zazwyczaj na samym początku z hejtem i bardzo dużo ludzi śmiało się z nich, nie podobały im się te pary i zawsze podważały w ogóle sens wychodzenia takich butów. Aktualnie bardzo dużo z tych osób przekonało się już do tych par, nie zwraca na nich aż tak uwagę, a dużo osób po prostu w nich chodzi. Ale jeżeli chodzi o V3 700, to było bardzo fajne odświeżenie po 700-kach, których dostawaliśmy już po prostu masę, było pełno kolorystyk i trochę nam się nudziły, a nagle pojawiły się 700-ki V3 w wersji Azael i wszyscy się naprawdę nimi zajarali. Miałem nawet odcinek o nich na kanale, bardzo dużo osób wtedy naprawdę lubiło te modele i trzeba przyznać, że ten model różni się od 700, które wcześniej wychodziły. Sama bryła buta jest inna, podeszwa wygląda trochę bardziej do 380 albo właśnie do 350 i na samym początku wszyscy myśleli, że jest to kolejna wersja właśnie 350, potem dopiero ta informacja została przekazana, że jest to model 700 V3. I muszę przyznać, że ja sam byłem bardzo zaciekawiony tym modelem, ponieważ on pasuje bardzo fajnie do mojego stylu, powiedzmy, do tego, w czym ja chodzę na co dzień, ponieważ te buty aktualnie nie są aż tak popularne ze względu na modę aktualnie panującą. Jeszcze przed główną częścią filmu proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka na kanał, żebyście mieli wszystkie powiadomienia o najnowszych butach, o najnowszych premierach. Jeżeli jesteście fanami butów, to jest kanał dla Was. I jeżeli chcecie coś napisać także dla innych użytkowników, co lubicie w tych butach, co Wam się nie podoba, jeżeli w nich chodziliście, to dawajcie znać w komentarzu, ponieważ może coś pominę. A jeżeli mamy to już za sobą, to przejdźmy właśnie do tego, czemu one aktualnie nie są aż tak popularne i ze względu na modę, ponieważ aktualnie większość osób chodzi w szerokich spodniach i te buty do szerokich spodniów według mnie pasują średnio. Naprawdę ich bryła jest kompletnie inna niż na przykład Air Force'ów, New Balance'ów 550, czyli butów, które zazwyczaj nosimy właśnie do takich spodni, które bardzo fajnie się wpasowują powiedzmy do spodni straight albo na przykład do jakichś mami jeansów, załóżmy do regular fitu i tym podobnych. Ale jeżeli ubierzemy te spodnie do takiego buta, który jak sami widzicie jest bardzo dynamiczny, nie ma takich kanciatych kształtów jak w przypadku na przykład Air Force'ów, ma bardzo opływową sylwetkę, to nie za bardzo to pasuje i faktycznie wydaje mi się, że to jest główny powód, dlaczego te buty aktualnie nie są aż tak popularne, ponieważ nowe kolorystyki, które wychodzą, jeżeli są bardzo fajne, tak jak na przykład Azale właśnie albo Kyanite, które mam tutaj ze sobą, to jest faktycznie na nie dosyć duży popyt, potem kosztują trochę więcej, ale większość kolorystyk 700 V3 oscyluje gdzieś tak w granicach 900 do 1000 zł i nie ma jakiegoś większego problemu, żeby je kupić. A wydaje mi się, że jeżeli te buty wyszłyby jeszcze jakieś 5 lat temu, no to byłby na nie szał, ponieważ wydaje mi się, że te buty superowo sprawują się z joggersami, ze skinny jeansami, ze slim jeansami. One wtedy pasują i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Mi to się strasznie podoba właśnie z takimi fitami i dużo lepiej według mnie się to prezentuje. Ponieważ jeżeli przejdziemy do tej bryły samego bucika, ona, tak jak mówiłem, jest opływowa. Jak możecie zobaczyć, nie ma jakichś kształtów, które by odstawały aż tak. Sama klatka nawet, która tutaj, to jest jeden z minusów tego buta, która odkształca się faktycznie po roku chodzenia tutaj. Możecie zobaczyć, że u mnie to kształcenie nie jest aż takie duże, ale u niektórych osób faktycznie ono wygląda powiedzmy tak i nie wygląda to aż tak dobrze. W moim przypadku ja nie mam aż tak szeroki stop i aż tak wysokiego podbicia jak niektórzy i przez to przy zginaniu nie wygląda to aż tak u mnie, ale faktycznie u niektórych osób może to tak wyglądać. Dodatkowo bardzo fajną rzeczą w tym bucie jest sama klatka, która urozmaica trochę samą cholewkę, która w na przykład 350-kach została stworzona praktycznie z jednolitego materiału, w 700-kach wcześniejszych. Powiedzmy, że była zrobiona z materiału, który jest tutaj pod spodem w niektórych momentach, ale nie było niczego na wierzchu. Tutaj mamy klatkę, która wiadomo po użytkowaniu jakimś dłuższym ona będzie się trochę zabrudzała, ale tak jak widzicie u mnie nie ma tragedii przy użytkowaniu roku i nie jakimś super regularnym czyszczeniu tych butów. Ta klatka tak czy siak fajnie się sprawuje i dodatkowo świeci się w ciemności. Jeżeli pojedziecie trochę na słońcu i potem wejdziecie do ciemnego pomieszczenia, faktycznie ta klatka się świeci.
Jeżeli chodzi dalej jeszcze o cholewkę, ta pianka, która jest tutaj wykonana na samym języku buta, jest bardzo wygodna, bardzo mi się podoba, ponieważ jest mięciusia i fajnie się w nich chodzi. Przez to, że mamy także super wygodną podeszwę, która jest stworzona z pianki Evo, a nie z Boosta, ponieważ jeżeli ktoś chodzi w Boostach, załóżmy Adidasach, albo nawet 350-kach i bolą go pięty po dłuższym okresie, to znak, że to właśnie przez Boosta, ponieważ dużo osób w momencie, kiedy chodzi w bardzo wygodnych butach, po jakimś czasie dłuższym użytkowaniu faktycznie zaczynają boleć ich pięty, a tutaj kompletnie tego nie ma. Jeżeli chcecie pochodzić gdzieś dłużej, na mieście, na wiosnę, albo jesień, albo nawet zimę, jeżeli bardziej wam się poci stopa, to weźcie sobie te buty. Co ciekawe, właśnie tak mówię, ponieważ widzicie, to jest trochę takie dziwne, że ta cholewka jest bardzo przepuszczalna i możecie zobaczyć, że tutaj w tym miejscu ona w ogóle jest na tyle przepuszczalna, że widać nawet kolor skarpetki, który mamy gdzieś tam w środku. Ale tak czy siak lepiej je ubierać właśnie na jesień albo na wiosnę, ponieważ może wam się zapocić w nich stopa. Ja w nich chodziłem raz, jak było 25 stopni, jak gdzieś do 30, to ta pianka, która tutaj jest i klatka, która ją opatula, tworzy chyba coś, ten deseń takiego, wiecie, zamknięcia, że faktycznie wasza stopa będzie się tutaj bardziej pociła niż w 350-kach zwykłych. Albo na przykład w innych butach, które sobie chodzimy na lato, jak na przykład w Flyknit Racerach i tym podobnych. Tych butów raczej nie rekomendowałbym na lato. Raczej bym brał je właśnie na jesień, na wiosnę, a jeżeli komuś się bardzo poci stopa, to nawet na zimę może w nich chodzić. Jak widzicie, ja w nich cały czas chodzę i naprawdę jestem bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o rozmiar, to brałbym go tutaj tak jak w 350-kach, czyli o jeden wyżej. Ja mam 45 normalnie w Adidasie, 1/3, a tutaj mam 46 i superowo to pasuje, jeżeli byście chcieli je kupić. Jeżeli chodzi o podeszwę, właśnie pianka Evo jest trochę twardsza i lepiej się mi w niej chodzi i według mnie przez to tworzy tego buta najwygodniejsze easy w ogóle do chodzenia. I wydaje mi się, że nawet 350-ki, które są uważane przez wielu za bardzo wygodne i za najwygodniejsze buty w ogóle, no to raczej u mnie nie konkurują właśnie z tą parą, ponieważ no według mnie jest ona wygodniejsza. Jeżeli chodzi o plusy tego wydania, to także jest cena, ponieważ są to najtańsze buty, powiedzmy easy, ponieważ no na przykład 350-ki są droższe, tak? Basketbole są droższe, 700-ki wcześniejsze także są droższe, a tutaj mamy na samym dropie 850 zł i to już jest całkiem spoko rzeczą do zastanowienia, a dodatkowo resell samych tych butów także nie jest aż tak wysoki jak tamtych innych parek z większości, więc tutaj można się na pewno pod tym pochylić. Jeżeli chodzi o minusy tego wydania, to tak jak wam mówiłem, to ta wychodząca klatka, minusem jest także to, że jak ściągacie tego buta, co tutaj także przejdę do plusa, ponieważ plusem jest to, że wiecie, jak mamy te ściągacze, to naprawdę mega szybko się je zakłada i chodzi się w nich trochę jak w papciach. Ale jak za mocno pociągniecie, to ta klatka może wam się trochę odkleić od materiału, na który została przyklejona. I faktycznie w jednym miejscu trochę mi się tak stało, ale na tyle mało, że sam sobie to trochę podkleiłem i jest wszystko git i przez rok w nich chodzę, nic większego się nie dzieje. Dodatkowym minusem jest to, że ten but ma naprawdę bardzo dużo faktur. Jak widzicie, każda rzecz jest zrobiona z trochę innego materiału i czyszczenie tego jest naprawdę ciężkie, a szczególnie podeszwy. Ponieważ na podeszwie mamy coś takiego, jak widzicie, tutaj jeszcze mam błoto. Ponieważ chciałem wam to właśnie pokazać, że jak wejdziecie w takich butach do błota, to nie zetrzecie go tak jak wiecie normalnie przy trawie, załóżmy na trawniku sobie tam poszuracie tym butem i schodzi wam to błoto albo coś innego mniej przyjemnego, a tutaj musicie po prostu wziąć jakiś patyczek i zeskrobać to albo kombinować potem w domu, ponieważ jeżeli wejdzie wam tutaj głęboko właśnie do tych dziurek, które są na podeszwie, która także ma tutaj taką niejako klatkę zrobioną, no to ciężko będzie je wyskrobać. No i jeżeli chodzi o tego buta, to według mnie wszystko, co powinniście wiedzieć. Wiecie, że raczej powinien być stosowany na wiosnę i jesień, jeżeli chcecie dobrać sobie rozmiar, to o jeden wyżej najlepiej, czy tam o pół rozmiaru, jeżeli chodzi tutaj o rozmiarówkę Adidasa. Jeżeli chcecie w nich chodzić na co dzień, to jest według mnie bardzo dobry model, ponieważ możecie je ubierać bardzo szybko, można w nich chodzić bardzo długo i nie męczy wam się stopa kompletnie. Jeżeli chodzi o samą budowę buta, minusem jest, tak jak mówię, to, że nie pasuje aktualnie właśnie do szerokich spodni, bardziej pasuje według mnie do joggersów i do slimfitu niż właśnie do jakichś tak oversize'owych rzeczy.
ale tak czy siak, jak lubicie takie, wiecie, styl i pasują wam te buty do tego, no to czemu nie? To jakby to jest tylko i wyłącznie moje zdanie i wiecie, nie musicie sobie dać wkręcić, że powinniście chodzić tak, a nie inaczej i tyle. Także na spokojnie. No i na pewno minusem jest także czyszczenie tego buta. Także wydaje mi się, że jest to jeden z fajniejszych butów Easy, które tutaj powinniście sobie wziąć pod uwagę, jeżeli chcecie kupić do kolekcji, ponieważ 350 są bardzo oklepane i wydaje mi się, że także jeżeli ktoś zobaczy was na ulicy w takich butach, to bardziej się zainteresuje niż kolejny 350, których jest naprawdę multum po prostu, a w 700 tak naprawdę nie widać na ulicy, żeby aż tak dużo ludzi chodziło. Także dzięki wam wielkie za filmik, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś inne modele, które chcielibyście kupić, to mam zakładkę całą playlistę z tym, czy warto kupić dany model. Coraz to więcej się tam będzie butów pojawiało. Następne mam na tapecie New Balance 550 właśnie i 327, które także już od dawna chciałem nagrać, a są aktualnie jednymi z najbardziej popularnych butów od New Balance. Także mam nadzieję, że wam się spodobają kolejne odcinki i mam nadzieję, że ten wam się podobał i daliście znać w komentarzu, co sądzicie o tych butach. Także dzięki wam wielkie za odcinek, cześć!